Wstańmy, kochani. Ojcze, dziękujemy Tobie za dzisiejszy czas. Dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Tobie za Twoją mądrość. Dziękujemy Tobie, Duchu Święty, że Ty jesteś w nas. Że Ty pokazujesz nam, w jaki sposób mamy rozumieć Twoje serce. My jesteśmy otwarci na to, co do nas mówisz. My rozumiemy, co do nas mówisz. My usuwamy każdą przeszkodę, która w jakikolwiek sposób chciałaby zachwiać to, co będziesz do nas mówił. Amen. Amen. Mamy dzisiaj pierwsze nasze warsztaty. Warsztaty prorocze. Jak poniedziałkowe nasze spotkanie z studium biblijnym poniedziałkowe i potem wtorkowe spotkanie motywacyjne. Położymy dzisiaj sobie pewien fundament w temacie perspektywy proroczej. One będą te spotkania mniej więcej co dwa tygodnie się odbywały lub według potrzeb. Będziemy na tych spotkaniach zagadką dzielili się z Wami różnymi rzeczami. I też na bieżąco będziemy różne rzeczy regulowali. Dlaczego na bieżąco? Dlatego, że perspektywa prorocza jest elementem Królestwa, które ten element jest płynny. Nie stały, tylko płynny. I teraz tak, chcę, żebyście też bardzo ważną rzecz na samym początku dzisiaj sobie jakby uświadomili. Jeżeli ktoś z Was nie będzie rozumiał tego, co mówię, to nie jest dla Was. Ta osoba nie jest osobą zorientowaną w roboczu. To bardzo proste. I usiłowanie zrozumienia tego, co będę mówił, doprowadzi taką osobę tylko do frustracji. Bo będzie próbowała ta osoba, nie rozumiejąc na poziomie duchowym, ogarnąć rzeczy na poziomie intelektualnym. Czyli przyłoży inną miarę do innego produktu. I nie zmierzy. Tak jak na przykład pojemności wody nie zmierzymy centymetra. Słowo Boże mówi, że do duchowych rzeczy przykładamy duchową miarę. Nie duszewną. Nie możemy intelektualnie zmierzyć perspektywy proroczej. Dlaczego powiedziałem, że perspektywa prorocza jest płynna? Dlatego, że ona jest związana z życiem, a życie się porusza. To, co Bóg ustanowił, na przykład jeżeli chodzi o zasady, które zresztą są, jak później będziemy o tym mówili, fundament również dla perspektywy proroczej, ale te zasady są stałe i niezmienne. W ogóle zapamiętajcie sobie, że zasady Boże są stałe i niezmienne. Ale perspektywa prorocza jest zmienna. Tak jak na przykład niezmienną rzeczą jest słońce. To jest niezmienna rzecz. No ale robi się ciemno. Czyli obraz słońca jest zmienny. Perspektywa prorocza jest zmienna. A paradoksem jest to, że aby rozumieć zmienność perspektywy proroczej, trzeba bardzo mocno stać na niezmiennej prawdzie. I to jest w ogóle tak to się wszystko składa. Więc przede wszystkim chciałbym pierwszą rzecz taką omówić, czym jest
perspektywa prorocza. I my, ja tutaj mam takich już kilka rzeczy przygotowanych i, zobaczymy, ile będziemy w stanie dzisiaj sobie ich dotknąć. Perspektywa prorocza to jest ogląd w szerszym aspekcie niż rzeczy oczywiste. To jest szerszy aspekt. Przykład. Każdy z Was będzie widział trzy wymiary tego przedmiotu. No ale ten przedmiot ma więcej wymiarów niż trzy. Perspektywa prorocza obejdzie ten przedmiot. Normalnie zobaczymy jego długość, szerokość i wysokość. Rozumiecie? A perspektywa prorocza zobaczy drugą stronę całego zagadnienia. Od drugiej strony będzie w stanie go obejrzeć. Tamte wymiary, które nawet są dla nas nie do nazwania, bo nie możemy ich nazwać, bo ich co? Nie widzimy, nie znamy. Perspektywa prorocza jest ściśle związana z oglądem duchowej rzeczywistości w każdym aspekcie. Ludzie perspektywy proroczej widzą więcej, słyszą lepiej, co nie oznacza, że rozumieją to, co widzą i słyszą, ale o tym będziemy rozmawiali później. Bo widzenie i słyszenie jeszcze nie oznacza prawidłowej analizy, ale to są tematy na czasy późniejsze. A więc osoba perspektywy proroczej, ja celowo ją tak nazywam, dlatego że później zobaczymy, że te nazywnictwo, prorok, prorokowanie, to są wszystko rzeczy bardzo do siebie podobne, szczególnie w naszym języku, a oznaczają totalnie coś innego. Również poziomy są też bardzo różne. Dlatego na początek nazywamy to perspektywą proroczą i osobą zorientowaną proroczą. Czyli osobą, która lepiej widzi, więcej widzi, lepiej słyszy, więcej słyszy. Dotyka rzeczy, które są wielokrotnie niewyrażalne. Święty Paweł po raz powiedział na przykład taki tekst: słyszałem niewypowiedziane słowa. Ileż trzeba w tej chwili mądrości, aby na przykład je powtórzyć. Aby powtórzyć niewypowiedziane słowo, to trzeba być człowiekiem perspektywy proroczej, który w ogóle zacznie wprowadzać coś, co jest totalnie nieziemskiego, i będzie tą rzecz przekazywał ku zbudowaniu innym ludziom. No, szok. Perspektywa prorocza widzi jakby za zasłoną. Jest jakaś zasłona, ona widzi dalej. Ona widzi za zasłoną czasu. Ona widzi za zasłoną na przykład ruchów społecznych. Ona widzi poza zasłoną. Na przykład widzi poza grzechem. Takie coś widzi perspektywa prorocza. Ona widzi poza tym, co normalnie jest do odebrania. Za pomocą zmysłów, czy też za pomocą na przykład doświadczenia. Ona to widzi. Ona też widzi coś, czego w jakimś elemencie normalnie się nie dostrzega, myśląc, że ów element jest kompletny. Na przykład ktoś czyta słowo. Jakiś fragment Pisma Świętego. Teraz pokażę na przykład, jak perspektywa prorocza działa na odnocowa. Ktoś czyta słowo i on widzi w tym słowie pewną płaszczyznę. A perspektywa prorocza widzi w tym słowie tysiąckroć więcej. Ona w nie wpada,
I nie tylko potrafi wyciągnąć z tego mnóstwo rzeczy, których normalnie nie było widać, ale potrafi w niesamowity sposób ukształtować to słowo do sytuacji obecnej. Takie coś robi perspektywa prorocza. Człowiek perspektywy prorocza to człowiek patrzący na coś z pewnego miejsca, które widzi więcej niż tylko te trzy wymiary. On jest gdzieś jakby wyżej. On jakby umie zagnąć wzrok. Oto osoba perspektywy proroczej. Osoba zorientowana proroczo tutaj, to jakby osoby zorientowane proroczo, to w Królestwie Bożym najwięksi dziwacy. To dziwacy. Dziwni ludzie. Oni są dziwni, ponieważ oni doświadczają przedziwnej formuły. Oni przedziwnej formuły doświadczają. I oni przesiąkają tą poważną formułą. Tą dziwną, poważną formułą oni przesiąkają. I oni nie są w pewnym sensie już tacy sami, jak ten świat, który ich otacza. Oni są dziwni. Są albo śmieszni, albo uciążliwi, albo trudni, albo często odbierani jako skomplikowani. Oni tacy jacyś są. Rozumiecie? To też dalej dopiero będziemy poruszać kwestię osobowości i tak dalej, ale to później. Natomiast oni są zasadniczo dziwni. Są tak jak takie dziwne odbiorniki. Nie wiem, jak wy, ale ja pewnie, może Michał tak myślę, może też ma takie upodobania. Ja w ogóle lubię dziwne urządzenia. Ja lubię na przykład, mnie zawsze interesowało, jak działają mechanizmy różne. Stawałem się jakąś maszyną i mówiłem, jak to jest możliwe, że tutaj się wrzuca parę produktów, a na końcu wychodzi baton. Masy taśm, trybików, to mnie zawsze interesowało. Jak to jest w ogóle, co to jest. Potem taki program zrobili, jak to jest zrobione, i ja go bardzo chętnie oglądałem. Ale też bardzo lubiłem w ogóle oglądać rzeczy, które robili wynalazcy różni. Ci wynalazcy, oni próbowali znaleźć odbiór dla swoich fantazji. I oni to budowali, układali. Często to były takie hybrydki. Kurczę, no nie wiem, rower pięciokołowy, czy jakieś, no nie wiem, jakieś tam, często w ogóle nie do przyjęcia przez społeczeństwo, niepotrzebne. Ja czasami się tam mówię, Boże, co takiego jest w człowieku, że człowiek takie coś uwalnia z siebie i buduje i robi. I Duch Święty na mnie powiedział, to są fanaberie perspektywy proroczej. Fanaberie. To są akurat fanaberie perspektywy proroczej. Ale mimo wszystko jest to związane z szeroko pojętą perspektywą proroczą, ponieważ ci ludzie przeżywają coś, czego to społeczeństwo nie trybi. I oni w różny sposób próbują to uwolnić. A my, jako odrodzeni z Bożego Ducha ludzie, tak? Jednocześnie będąc ludźmi perspektywy proroczej, my zaczynamy doświadczać całym sobą czegoś, co normalnie w tym świecie, nawet w tym świecie, w którym żyją też inni chrześcijanie, w tym naturalnym świecie, jest to przynajmniej dziwne. Przynajmniej. Często pytanie na przykład do mnie, a skąd ty taką rzecz wiesz? No ja już dawno przestałem mówić, że znaczy Pan mi objawił, nie używam tego zazwyczaj, tak? Ale mówię, wiesz, bo to jest napisane w Słowie. A gdzie to jest napisane? Ja mówię, a tu jest napisane. A on mówi, i ty z tego wyciągnąłeś to? Ja mówię, tak, ja ci wyjaśnię dlaczego. Ja ci pokażę dlaczego to jest tutaj zapisane. Gdzie to tutaj jest zapisane? Ja ci pokażę. Ja mówię, ja ten werset czytałem tyle razy, ja nie wiedziałem. Wiecie, ludzie, którzy nie są zorientowani proroczo, oni działają w sposób płaski. W sposób płaski.
Im się wyda, a co ciekawe, oni jeszcze są w stanie bronić tego i mówić, że to jest lepsze. To nie jest lepsze. Nic w tym lepszego. Nic w tym nie ma lepszego. Perspektywa prorocza jest, co jest bardzo ważne, nie do ogarnięcia. A więc nie łudź się, że ogarniesz całokształt perspektywy proroczej. Osoba prorocza musi się od razu na początku zgodzić, że jest częścią perspektywy proroczej, a nie jej właścicielem. To Słowo Boże mówi, nasze prorokowanie jest cząstkowe. Rozumiesz? Jakby częściowo. To częściowo się ogląda. Nie ma takiej osoby na świecie, która jest w stanie ogarnąć perspektywę proroczą, bo to jest coś takiego, jakbyś próbował kosmos zamknąć w garnku. Nie ogarniesz. To od razu trzeba na początku przyjąć taką pokorną postawę, że to ona nas zawiera, a nie my ją. Wiesz, zasadę Bożą pojmiesz, weźmiesz, przyswoisz, rozumiesz? I koniec, i z nią żyjesz. Ona jest twoja. Kurczę, ona nie ma kantów. Rozumiesz, o co chodzi? Ona nie ma kantów. Ale perspektywa prorocza, ona zawiera ciebie. Dlatego też ludzie proroczy to ludzie żyjący perspektywą proroczą, a nie używający jej sobie. O tym też będziemy dalej mówić, czym się, jakie są różnice między darami, na przykład objawienia, które są częścią perspektywy proroczej, a funkcjonowanie w perspektywie proroczej. To jest wielka różnica. Darów się używa. Perspektywy proroczej się nie używa, tylko się nią żyje. Czyli człowiek perspektywy proroczej to człowiek 24 godziny funkcjonujący w perspektywie proroczej. Oto taka rzecz. Nie korzystający. Wiecie, każdy, kto się narodził z Bożego Ducha, tak, ma duchowy ogród jakiś. Ale ja nie o tym mówię, że każdy ma jakiś duchowy ogród. Każdy z nas jest człowiekiem, każdy ma normalnie dwie nogi, ale nie każdy zostaje mistrzem olimpiady w biegu na 100 metrów. To, że masz dwie nogi, to, że ja mam dwie nogi, nie czyni ze mnie olimpijczykiem. To, że jestem narodzony z Bożego Ducha, nie czyni mnie osobą perspektywy proroczej. Człowiek perspektywy proroczej nie może się nauczyć. O tym też będziemy mówili. Tego się nie można nauczyć. Człowiek albo jest proroczy, albo nie jest. I też, jak powiedziałem wcześniej, poziomy są bardzo różne i o tym też będziemy mówili. Nie można też od kogoś tego nabyć. Nie można położyć na kogoś rąk i powiedzieć, teraz jesteś osobą proroczą. Takiego czegoś nie ma. Tak jak nie można genów swoich komuś udzielić. Rozumiesz? To nie są dary duchowe. Darów duchowych można udzielić. Rozumiesz? Ale nie można udzielić człowiekowi perspektywy. Można doprowadzić do tego, że człowiek gdzieś się otworzy w jakimś elemencie. To możesz zrobić z człowiekiem przez nałożenie rąk, ale nie możesz człowieka uczynić człowiekiem perspektywy proroczej. To jest niemożliwa sprawa. Powiem teraz rzecz, którą pewnie wielu z was słyszało i inni może nie, że to nie nowe narodzenie czyni cię człowiekiem perspektywy proroczej. Perspektywa prorocza nie jest związana z nowym narodzeniem. Perspektywa prorocza jest wrodzona. Rozumiecie? Tutaj w związku z tym są odpowiedzi na pytania, dlaczego istnieją, szeroko pojęci, czarownicy, okultyści na świecie i ludzie, którzy mają tak głęboki duchowy wgląd, że wgląd duchowy chrześcijan jest niczym przy nim. To tak samo, przyjaciele, jak odrodzenie z Bożego Ducha nie czyni cię przywódcą. Przywódcą się rodzisz albo nie.
Nie można zostać przywódcą, bo na ciebie nałożą ręce. Nie można nie można w ogóle powiedzieć, o, Duch Święty mnie wypełni, zostaje przywódcą. Nie. Hitler był przywódcą od urodzenia. Stalin był przywódcą od urodzenia. Rozumiecie? Są przywódcy. Nikt mi nie powie, że Hitler nie był przywódcą. To są rzeczy wrodzone. Kto je człowiekowi dał? Bóg. Tu się też kłania taka informacja, o której też będziemy sobie rozmawiać w pewnym momencie, czym jest Boży rozmach. Totalnie niezrozumiały przez naturalność. Tak? Bo ktoś zadaje pytanie, czemu Bóg daje wartości przywódcze, na przykład osobie takiej jak Hitler, która te wartości wykorzysta do tego, aby zabić miliony ludzi. Tak? No ale oto nasz dziwny Bóg. Bardzo dziwny. A tylko perspektywa prorocza jest w stanie tego dziwnego Boga jakoś, posłuchajcie, jakoś obejrzeć i jakoś podać. A więc chcę, żebyście zrozumieli, w jakim celu perspektywa prorocza przede wszystkim ma zafunkcjonować. Perspektywa prorocza ma zafunkcjonować w jak najmocniejszym zobrazowaniu Boga. Jak najmocniejsze zobrazowanie Boga. I teraz tak. W związku z tym teraz powiem, kim jest prorok, żeby to też było bardzo jasne. Osoba prorocza to niekoniecznie prorok. To jest jak z kwadratem i prostokątem. Każdy kwadrat jest prostokątem, ale nie każdy prostokąt jest kwadratem. Każdy prorok jest osobą proroczą, ale nie każda osoba prorocza jest prorokiem. Prorok to jest urzędnik Boży. Jeżeli są wśród was tacy, którzy jeszcze nie przesłuchali na szkole wiary nauczeń na temat urzędów, to zachęcam was do tego, żebyście to zrobili. Bardzo dokładnie tam wyjaśniam, kim są urzędnicy Boży i jaka jest różnica w funkcjonowaniu urzędników Bożych i co oni jakby prezentują. Prorok to jest osoba prorocza, która jest predysponowana przez Boga, zaznaczam, przez Boga, bo prorokiem nie może zostać uczyniony człowiek przez drugiego człowieka. Nie można na kogoś położyć rąk i powiedzieć, też będziesz prorokiem. Bo proroka, jak każdy inny urząd, powołuje Bóg. Bóg tego, kogo powołuje, tego też wyposaża. I prorok jest wyposażony w sposób szczególny. I też oczywiście są różni prorocy, różne poziomy są proroków, powiedziałbym, różne wielkości są proroków, bo też mamy różne wielkości urzędników. Jest na przykład pani urzędniczka, która zajmuje się wydawaniem prawa jazdy, prawda? Ale jest też pan minister. No i ten jest urzędnik i ona jest urzędniczka. No to jest różnica między panią wydającą prawo jazdy na przykład, a ministrem na przykład komunikacji. Prawda? Więc jest też różnica, jeżeli chodzi o proroków. Są różni prorocy, różne też mają uwarunkowania, o tym też będziemy mówili później. Natomiast urząd proroka to jest urząd, który ma pewien bardzo ważny cel. Otóż prorok, on posiada określone funkcje, żeby wskazywać kierunek. Czyli nie tylko odczytuje perspektywę proroczą, prorok nie tylko odczytuje perspektywę proroczą, nie tylko jakby ma ten ogląd, ale też w nim powstaje formuła przekazowa. To jest troszeczkę jak z każdym innym urzędem. Na przykład wszyscy jesteśmy w stanie, kiedy jesteśmy narodzeni z Bożego Ducha, przekazać pewne prawdy wiary innym ludziom. Prawda? Przekażesz proste prawdy wiary. Natomiast nie czyni to z ciebie
nauczyciela. To nie czyni nauczyciela. Kiedy ja uczę o urzędach Bożych, to zawsze mówię, że są one związane z palcami ręki. Że prorok to jest palec wskazujący, który wskazuje kierunek. On wskazuje kierunek. On pokazuje. Czyli on umie z tej perspektywy proroczej wyjąć wszystko, poskładać, rozumiecie? I powiedzieć tak, tam masz iść. Tam, posłuchaj, teraz masz iść. Posłuchaj, tam masz iść teraz na jednej nodze. Rozumiesz? To mówi prorok. Zobacz, prorok nie mówi zasady. Bo zasady są znane. Zasady są nieznane chrześcijaninowi i diabłom. Rozumiesz? Chrześcijanin, który nie zna zasad, to z powrotem do szkółki niedzielnej. Ale prorok, on nie mówi, że to są, że są zasady. Nie. Prorok to stoi na zasadach i ma poukładaną, tak, informację proroczą, złożoną co do czasu, który obecnie jest, co do grupy ludzi, czy też człowieka, rozumiesz, czy też co do sytuacji. Oto prorok. Powiem więcej. Kiedy działa prorok, to kierunek jest jasny. Bo kiedy osoba prorocza na przykład, nie będąca prorokiem, próbuje wskazać, tak, to wiecie, to jest wskazówka drga. Ona chce, bo ona ma dobre chęci, bo ona widzi drzwi. Rozumiesz? Ale wskazówka drga. A prorok to jest tak. To jest prorok. To jest wielka różnica. Dlatego można być osobą proroczą, ale niekoniecznie być prorokiem. A można też być prorokiem, tak? Ale zostać tylko na poziomie perspektywy proroczej, nigdy nie ruszyć do przodu. Wiecie dlaczego? No bo urzędnik, tak? Czym się różni od nieurzędnika? No tym, że urzędnik bierze odpowiedzialność. Odpowiedzialność. To znaczy, że jeżeli prorok wskaże te drzwi, rozumiecie? To on kładzie swoje życie w związku z tym, że ten kierunek jest prawidłowy. Jak ten kierunek nie będzie prawidłowy, tak? I tam nie trafią ludzie, tak? To oni wrócą i złamią mu rękę. Rozumiecie, na czym to prorocza? Dlatego wiele osób proroczych, tak? Nie wyznacza kierunku, będąc prorokami, nie wyznacza kierunku, bo się też boi. Bo to jest co? Odpowiedzialność. My tutaj na warsztatach, które robiliśmy we wtorek, motywacyjnych, mówiliśmy, jaka jest wielka różnica między tym, że się wie, a tym, że się robi to, co się wie. I jak w ogóle ten dramat w ogóle zniszczyć w życiu swoim. Oto prorok. A więc jeszcze raz. Każdy prorok to osoba prorocza, zorientowana proroczo, mająca wgląd w perspektywę proroczą. Ale nie każda osoba prorocza jest prorokiem. Prorok to urzędnik Boży, który umie z perspektywy proroczej wyjąć wszystko, co należy, ułożyć to w bryłę, przekazać to, biorąc pod uwagę czas, społeczeństwo, czy też osobę, potrzebę i tak dalej, i tak dalej. Urzędnik jasno i klarownie. Oto prorok. Teraz chcę już, żebyśmy to wiedzieli raz na zawsze, położyć bardzo taką mocną granicę między takie cztery elementy. Bycie prorokiem określiłem przed chwilą. Bycie prorokiem nie oznacza prorokowania. Prorokowanie to jest w ogóle odrębna para kaloszy. Powiem więcej.
aby prorokować. Nie trzeba być osobą mającą ogląd proroczy, czyli będącą człowiekiem perspektywy proroczej. Ponieważ co mówi Słowo? Kto powie, co mówi Słowo w tym temacie prorokowania? Pierwsza, podstawowa, najważniejsza sprawa prorokowania to chcę, żebyście wszyscy prorokowali. Kluczowa zasada. Wykładacie zasady Boże, to układajcie je w systemy priorytetów. Ważniejsze, mniej ważne i tak dalej. Każda jest ważna, ale różnie. Wszyscy ludzie odrodzeni z Bożego Ducha są predysponowani, aby prorokować. Słowo prorokować oznacza mówić, tak? Oczywiście stojąc na zasadach Bożych, ku pocieszeniu, podniesieniu lub korekcie. No to jest prorokowanie. No to jak cię tak naprawdę ktoś tam napomni i powie, takie są zasady Boże, no to on prorokuje do ciebie. Jakże to jest różne od choroby religijnej, która mówi, czym jest prorokowanie. No takie jest słowo, o tym mówi słowo. Prorokowanie, tak? To pocieszanie, podnoszenie lub korygowanie. Oto prorokowanie. Oczywiście stając na prawdzie Bożej, czyli pocieszanie, podnoszenie lub korygowanie w imieniu Boga. Rozumiecie? To nie jest pocieszanie pod tytułem rozumiem Ciebie. Nie. To jest pocieszanie pod tytułem, że taka jest zasada Boża, tak? I teraz Ty, uwierzywszy w tą zasadę, zostaniesz podniesiony. To przychodzi do Ciebie człowiek i on prorokuje do Ciebie. To jest prorokowanie. Tak mówi Słowo Boże. Czym jest prorokowanie? Dlatego też na przykład, kiedy my podpisujemy różne rzeczy, to tam są różne podpisy. Bo mi też zależy, żeby ludzie zaczęli rozumieć odwieczne, proste rzeczy. Że czasami tu ktoś wychodzi, ktoś tu prorokuje, a innym razem ktoś tu wychodzi i uwalnia prorocze poselstwo. I to jest w ogóle wielka różnica. To wielka różnica. Jak tutaj ktoś wyjdzie i powie do ciebie, Bóg cię kocha, to on prorokował. Ale to nie jest prorocze poselstwo. Żadne. Ale Bóg cię kocha, to jest prorokowanie. Bo akurat siedzi na sali sobie gość, tak? Który, proszę Ciebie, jest atakowany przez demoniczną siłę pod tytułem w ogóle niepewność zbawienia. Albo upadłem dzisiaj, bo coś tam robiłem i pewnie Pan już mnie nie kocha. No to teraz wychodzi tutaj sobie jakiś brat czy siostra i mówi, Bóg Cię kocha. I cieszy się. Co został? Pocieszony. Brat czy siostra, co robił? Prorokował. No wszystko normalnie. Normalnie. A czy to jest prorocze poselstwo? Nie, bo ono nic nie wnosi dla innych ludzi. Bo wszyscy inni ludzie nie mają problemu z tym, że Bóg ich kocha. W związku z tym, proszę Ciebie, kiedy ten prorokuje, to Cię głupią w nosie. Rozumiesz? Dlaczego mają nie dłubać w nosie? Nie jest napisane prorokowania, nie lekceważcie. Tylko czego? Proroctw. Proroctwo i prorokowanie to inne rzeczy. Prorocze poselstwo to jest coś innego niż prorokowanie. Ja nie potrzebuję słyszeć, że mnie Bóg kocha. Rozumiesz? Ja wolę, żeby ktoś do mnie podszedł i powiedział, wiesz co, Artur, ja Cię kocham. I żeby dał mi parę groszy. Rozumiesz, o co chodzi? Ja w ogóle to bardziej wolę. Bo to, że ktoś mi mówi, Bóg Cię kocha, dla mnie to nic nie znaczy. Rozumiesz? Wiesz, dlaczego to nic nie znaczy? Bo mnie nie trzeba pocieszać, bo ja jestem pocieszony. Okej? Okay? W ogóle to nie potrzebuję tego. Ale potrzebuje proroczego poselstwa być może. Rozumiesz? A więc to jest prorokowanie. I to jest różnica od bycia prorokiem, uwalniającym na przykład prorocze poselstwa. Prawda? Czy też wyznaczającym kierunek. Dalej, uwalnianie darów Ducha Świętego z cyklu słowo wiedzy, czyli wgląd w rzeczy niewidzialne. Bo co to jest słowo wiedzy? To jest wgląd w rzeczy niewidzialne w czasie obecnym.
czy też słowa mądrości. Słowo mądrości to wgląd w rzeczy niewidzialne w czasie przyszłym, czyli przepowiadanie przyszłości. Często ludzie mówią, prorok przepowiada przyszłość, potem też rozwiejemy tą mrzonkę. Prorok się nie zajmuje przepowiadaniem przyszłości. Przepowiadanie przyszłości to charyzmat Ducha Świętego, dar Ducha Świętego o nazwie słowo mądrości. Kiedy czytasz o darach Ducha Świętego i czytasz, jednym jest dane słowo mądrości, tak? Czy też mowa mądrości w innych przykładach jest napisane. Mowa mądrości to jest mówienie o tym, co się wydarzy w przyszłości. Rozumiecie? To taki charyzmat, taki dar, którym może usługiwać kto? Każdy odrodzony z Bożego Ducha człowiek. Także jeżeli na przykład masz wizję, że gdzieś nad Hondurasem właśnie za chwilę się rozbije samolot, tak? I masz pobudzenie do modlitwy. To co to było? To słowo mądrości. Nie czyni to ciebie prorokiem. Rozumiesz? Czyni cię to człowiekiem, który otrzymał pewnego rodzaju dar. I teraz skorzystaj z tego daru, módl się, rozumiesz? Bo akurat w tej chwili pilotowi przychodzi do głowy, rozumiesz? Żeby wyrwać, nie wiem, drążek sterowniczy na przykład i wbić stewardesie w plecy nad Hondurasem. I to wszystko zaraz szlak trafi, plus 180 osób na pokładzie. Co przyszło? Słowo mądrości, które uratowało ten cały galimatias, proszę ciebie, i to się nie wydarzyło, bo akurat jakiś tam Polak czy dwoje Polaków się wzięli po modlitwie. Na przykład. Prawda? Ale to nie czyni ich prorokami, a nie też ludźmi często perspektywy proroczej. Prawda? Bo to nie to. Czy też na przykład dar rozróżnienia duchów. Prawda? To są dary, tak zwane dary objawienia. Tak? Są dary objawienia. I nie jest to prorokowanie, prawda? Tylko to są dary Ducha Świętego. I nie potrzeba być człowiekiem perspektywy proroczej, ani prorokiem, żeby posługiwać w darach Ducha Świętego, takich jak przewidywanie przyszłości, takich jak słowo wiedzy, czy takich jak dar rozróżniania duchów. Ktoś na przykład może mieć dar rozróżniania duchów nawet w ten sposób, że będzie je widział systematycznie. Pająki, smoki, jakieś małpy i inne szkarady, których nikt nie widzi, inny tylko on. I on się patrzy, tak? I on widzi. No mówi, no jestem prorokiem. Nie jesteś prorokiem. Jesteś człowiekiem, przez którego manifestuje się dar rozróżniania duchów. Rozumiesz? A ja mam to często. No to co, doktor? Masz częsty dar. Kurczę, to super, chwała Bogu, to usługuj, przychodź, mów, w ogóle używaj tego, weź, współdziałaj z jakimś kaznodzieją, z jakimś ewangelistą, z kimś tam, chodź. Tutaj nieraz ktoś przychodzi, ktoś mi mówi na ucho, bo tu się widzi, ja nic nie widzę w tym temacie, ale on widzi, a ja mu ufam, rozumiesz, o co chodzi, i robię to co robię. Kiedyś byliśmy w naszym pierwszym kościele, była kobieta, która miała AIDS. No, poszliśmy się pomodliliśmy z Agatką o nią, i ona się wzmocniła i zeszła na nabożeństwo, tam chyba na następnym nabożeństwie, ona siedzi taka zawiedzona i ktoś przychodzi, mówi, bo ja widzę, że ona jest okręcona cała drutem kolczastym, trzeba ten drut kolczasty z niej zerwać. No ja nie widzę drutu kolczastego, no ale ufam człowiekowi. Idę, zrywamy drut kolczasty, no AIDS się skończył. Rozumiem, usługa, jaka to była usługa? Czy to była usługa prorocza? Nie, żadna prorocza usługa. Człowiek miał manifest daru Ducha Świętego. Wiecie dlaczego ja chcę, żebyśmy to sobie uświadomili? Bo to też rozwiewa mrzonki w naszym życiu. Bo po co nam frustracje? Potem się zastanawiam, tak jestem proroczy, a Pan mnie wcale tak nie używa, co tu będzie. Uspokój się. Dary się manifestują przez ciebie, wyluzuj, jedź to w spa, zrób coś, rozumiesz o co chodzi? I używaj darów Ducha Świętego, jak Bóg przykazał. Współpracuj, współdziałaj i nie spinaj się, żeś prorok i kierunek masz wyznaczać. Nie daj Boże, żebyś wyznaczył jakiś kierunek człowieku, bo wszędzie będzie chodził cyrojski druty zrywał. Rozumiesz? Rozumiesz? No to nie tak. To w ogóle, to bardzo ważne, żeby zobaczyć,
gdzie się jest i filozofować, wiesz. Nie trzeba się spinać. Nie trzeba mówić, co masz z tym zrobić, co masz z tym zrobić. Nie wiem, co masz zrobić. Ale nie musisz tym kierunku wyznaczać. Bądź nie prorok. Zostaw prorokowi, bycie prorokiem. On naprawdę ma ciężką robotę. No i tak naprawdę bycie osobą proroczą, która nigdy nie wchodzi w pewną głębszą formułę, inną formułę. I to są też bardzo ciekawe rzeczy, bo nie jest to osoba, która wyznacza kierunek, nie jest to też osoba, która, przez którą się manifestują jakoś specjalnie ciągle dary duchowe, ale na przykład jest to osoba duszpasterska, która ma niesamowity wgląd proroczy w życie innych ludzi. Oto osoba prorocza. Ja kocham proroczych pasterzy. To są szczególni ludzie. Oni nie są w ogóle, oni nie mają jakiejś ekspansji w ogóle. Rozumiecie? Oni nie są jacyś w ogóle potężni. Ale kiedy oni wchodzą w interakcję jak jeden do jeden, rozumiesz? To oni w człowieka wchodzą jak w masło. Oni nie znają kierunku dla Kościoła. Oni nie wiedzą, gdzie dalej ma podążać cała wspólnota. Ale oni wiedzą, co człowiekowi w duszy piszczy. Oni to wiedzą. Oni czytają. Proroczy pasterze. Rozumiesz? Osoby prorocze. Proroczy doradcy różnego rzędu. Ludzie szeroko pojęta grupa ludzi głębokich. Że mówię, o ten jest głęboki, tak? Bo to osoba prorocza. Zupełnie inna jest usługa takiej osoby. Rozumiecie, o co chodzi? Ja nieraz rozmawiałem z ludźmi, którzy mówią, wiesz, ja byłem u pastora mojego kościoła i poszedłem do niego, to powiedziałem, że mam problem taki i taki, no to on powiedział, żebym wziął post. Ja mówię, co powiedział, że masz wziąć post, bo ty oglądasz filmy pornograficzne i się analizujesz, i masz wziąć post. Jeszcze będziesz głodny do tego? Czy będziesz oglądał pornozy teraz na głodne? Przynajmniej wcześniej zażarłeś chipsy. Weź post. Po co post komu? Do filmów pornograficznych. No człowieku, jeszcze bardziej będziesz zdenerwowany. Jeszcze bardziej najarany gdzieś. Proszę ciebie, żeby tą złość gdzieś wyrzucić z siebie. Temu doradził. Pastor. Ale na pewno nie osoba perspektywy prorocze. Rozumiesz? W ogóle no weź. Kiedyś taki człowiek przyszedł do Roberta, już tam nie będę mówił, jak to dokładnie, o co chodziło, ale generalnie on miał pewien problem. Ten do niego powiedział tak. Wszystko, co masz na sobie teraz, natychmiast zdejmij. Rozbij się z tego. I dał mu zupełnie inne ubranie. Ubranie, które było w ogóle inne niż przekonania tamtego człowieka. Od tego się zaczęła metamorfoza wyjścia tego człowieka z tego rodzaju, z tej patologii, którą on posiada. Bo on manifestował swoje przekonania poprzez swój wygląd. Tego naczyń dobry rozerwę. Mówi, trzeba to spalić. Mówi, koniec. Palił. A zakładamy coś innego, jego tam u gości ubrania. Rozumiecie, to jest usługa zupełnie innego rzędu. Nie tłumaczenie na poziomie intelektu człowiekowi, wiesz, twoje przekonania są niechrystusowe, bo to są takie, bo to są takie, bo Chrystus tak nie chodził, bo Chrystus. Tak, bo tak przeciętny w ogóle pastor wyjaśni człowiekowi w ogóle to, że on nie w porządku. Wiecie, co zastosuje? No prawo. Że pastory są mistrzami w stosowaniu prawa, które nazywają łaską. Ale takie więc widzimy różnicę. Że bycie prorokiem to coś innego niż prorokowanie. Że prorokowanie to coś innego niż uwalnianie darów Ducha Świętego, darów objawienia najczęściej. Że bycie osobą proroczą niekoniecznie czyni ciebie każdym z tych poprzednich elementów.
Wiecie, co jest bardzo ważne? Żeby człowiek w ogóle wiedział, kim on jest. Kto ja jestem w życiu. Bo niesamowicie istotną sprawą jest, żeby nie chodzić w nieswoich butach. Bo po co? Niektóre są za małe, niektóre są za duże, niektóre niewygodne, niektóre nie na tą porę. A każdy w Królestwie Bożym jest jakiś. Nie ma ludzi w Królestwie Bożym, którzy są nijacy. Rozumiecie? Tylko zaburzenie duszy, poniżenie mówi do ludzi, jesteś niczym. Wymyśl sobie jakąś funkcję. I potem człowiek wymyśla funkcję. I mówi, ja jestem osoba prorocza. A wiecie, co on widzi? Gówno widzi. Taka jest prawda. Bo on opowiada, co? Na przykład zjawiska swojej duszy. O tym też będziemy rozmawiali później, ale to już z perspektywy poziomów i też zdrowia, niezmiernie ważnego, zdrowia psychicznego, jeżeli chodzi o usługę proroczą. Stąd kolejna rzecz, którą ja chcę dzisiaj bardzo mocno gdzieś tutaj położyć i zostawić wam, abyście dowiedzieli się, kim jesteście. Kim jesteś? Obiektywnie. Obiektywnie. Nielękliwie też. Nielękliwie. Bo jeśli odnajdujesz w sobie proroka, to nie możesz powiedzieć, żeś nie prorok. Rozumiesz? A jeśli nie odnajdujesz w sobie proroka, nie możesz powiedzieć, żeś prorok. Jeżeli jesteś osobą proroczą, to się określ taką osobą. Powiedz tak, Panie Boże, ja widzę więcej, słyszę lepiej. Tak, ja wiem, że jeszcze się mogę w tym wszystkim mielić, ale ja wiem, że jestem szczególny w tym. Bo ja już jestem w Królestwie Twoim jakiś czas i przyglądam się innym braciom i siostrom i zadaję sobie takie pytanie. Czemu on jest taki płytki? Nie, posłuchaj, to jest złe pytanie. To nie on jest płytki. To ty jesteś głęboki. Przestań zastanawiać się, dlaczego ktoś jest płytki. Nie. Po prostu jesteś głęboki. Jesteś osobą proroczą. Rozumiesz? Jeżeli w twoim życiu manifestują się dary Ducha Świętego, to nie zastanawiaj się, czy to na pewno są te dary. A z drugiej strony, kiedy się manifestują te dary bardzo często, to nie mów, ja jestem prorok, bo ja w ogóle widzę przyszłość. Nostradamus też widział przyszłość. Rozumiecie? A to nie był prorok pański. Ja nie mówię, że nie był w ogóle osobą proroczą. W żadnym wypadku. No ale pański prorok nie był. Bo on dojrzał takie głębiny, jak to mówią objawienie Jana, mówi szatańskie. Chłopaczyna tak głęboko spojrzał, że zobaczył proszę ciebie dno Hadesu. Tak? I zaabsorbował go jako część projektu pańskiego. A więc pański prorok to on nie. Ale że był osobą proroczą, to na 100%. Na 100%. Mógł być prorokiem. Wiecie, o co chodzi? Tak? Ale wolał latać wokół Maryi. Zawsze dziewicy. Nie tylko musisz zobaczyć, kim jesteś, bo to jest pierwsza podstawowa rzecz, ale kiedy już określisz to, kim ty jesteś, oczywiście my określamy to na poziomie tego, czym my tutaj mówimy, bo ja nie mówię, żebyś ty się to zobaczył, na przykład przyszedł na kolejny warsztat i powiedział na przykład, wiesz co, nie mam nic wspólnego z perspektywą proroczą proszę ciebie, ale jestem stolarzem z powołania. Bo to nie o to mi chodzi w ogóle. To nie o tym mówię. Chodzi mi o to, żebyś o tym, w tym temacie, o którym my mówimy, zobaczył, tak, gdzie ty jesteś, kto ty jesteś w tym wszystkim. Kto ty jesteś. Ale też po zdiagnozowaniu tego, kim ty jesteś, żeby zobaczył, na jakim jesteś miejscu. To jest bardzo ważne. Będąc osobą proroczą, tak jak powiedziałem, tak, musisz zrozumieć, że niekoniecznie, tak, jesteś osobą, która jest
jakby wszechogarniającą osobą, tylko gdzieś jesteś tam. Jesteś głębszy niż inni. Jesteś proroczy. Rozumiesz? Dostrzegasz rzeczy normalnie niewidzialne. Czytając słowo, wchodzisz w nie o wiele głębiej. Potrafisz dostrzec w drugim człowieku rzeczy, których nie potrafi dostrzec ktoś. I to nie jest na poziomie takim, że po prostu zadasz mu siedem pytań różnych i on, wiesz, i on ci odpowie i ty wtedy zrobisz diagnozę. Bo my o tym też będziemy mówili, jak to wygląda w tym temacie. Ale chciałbym, żebyś zobaczył swój poziom, gdzie ty jesteś. Czy to jest w ogóle bardzo głębokie, czy nie. Czy na przykład, jeśli dary duchowe działają, to one są czasem czy często, to naprawdę widać, czy czasem czy często. Czy często na przykład wiesz, że coś jest. Że to słowo wiedzy jest częste. Jest słowo wiedzy częste, super. Bo to też, ja ci chcę powiedzieć, że po tym, na przykład jeżeli chodzi o dary duchowe, po tym jaka jest częstotliwość u kogoś, manifestu pewnych darów, można, tak, bardzo fajnie zacząć określać swój kierunek życia. Rozumiesz? Swój kierunek życia. Ale to się zmienia. Oczywiście, że się zmienia. Dlatego określasz poziom na teraz. Na teraz. Określasz poziom na teraz, bo poziom jest ruchomy. To się zmienia. Tylko wychodzisz z jakiegoś miejsca. Ja wychodzę z takiego miejsca i ja wiem, że teraz ja mogę iść głębiej, dalej, tak? I sięgnąć po kolejne przestrzenie. Bo jeżeli jestem już osobą proroczą, prawda, to nie ma ograniczenia w zasadzie dla mnie. Ja sobie mogę poprzez moje posłuszeństwo, prawda, iść głębiej i głębiej. Jeżeli używam darów duchowych, to na przykład to jest bardzo ciekawe w darach duchowych, i ja będę wierny w tym, to się będzie pogłębiać i to będzie coraz większe. Rozumiesz? Poprzez używanie to będzie wzrastać. Czyli nie będzie na pewno uwstecznienia. Z tego poziomu, który określisz, to uwstecznienie nie ma tutaj miejsca. No oczywiście, chyba żebyś zaczął żyć bezbożnym życiem. No ja, chociaż to też jest bardzo różnie. To niekoniecznie, ale generalnie ty tylko z tego poziomu będziesz mógł się ruszyć do przodu. Prawda? Ale na przykład, kiedy słowo wiedzy, na przykład, manifestuje się w twoim życiu bardzo często, prawda? To ty na przykład już możesz sobie zdać sprawę, że tego można użyć w pewnym sensie, tak, do zasilenia jakiejś służby. I w tym momencie ty się musisz tym rozwinąć. Albo na przykład, jeżeli masz, jesteś osobą, która ewangelizuje, która głosi, tak? To ty już wiesz, że to będzie wzmacniać bardzo mocno twoją w ogóle twoje ewangelizowanie. Jeżeli określamy swój poziom, to musimy wziąć też pod uwagę stan psychiczny. Stan psychiczny, czyli stan duszy. Stan duszy to jest tutaj mega istotna rzecz, jeżeli chodzi o perspektywę proroczą, ponieważ no my się wyrażamy przez duszę. No nie ma innego wyrażenia się jak przez duszę. Wyrażamy się przez toki myślowe, przez stany emocjonalne i przez decyzje, które podejmujemy. No inaczej się nie wyrażamy. I teraz osoba prorocza też się wyraża przez duszę. A więc teraz, jeżeli osoba prorocza, ona jest zaburzona na różnych odcinkach, czy to myślowych, czy to emocjonalnych, czy też decyzyjnych, tak? No to my mamy w ogóle zaporę tam. A zapora to jeszcze jest pół biedy, tak? Ale mamy w ogóle krzywkę. Tak? Ponieważ ta perspektywa prorocza, która jest bardzo płynna, bardzo głęboka i szeroka, teraz musi być uwolniona, tak, przez twoją psychikę. I teraz ja ci dam prosty przykład. Jeżeli człowiek się boi, dusza lękowa,
bądź. Tak? Zdajecie sobie sprawę, jak będzie wyglądało prorokowanie tej osoby? Jak będzie wyglądało uwalnianie darów? Jak będzie wyglądała funkcja proroka? Rozumiecie to? Prawda. Przecież lęk będzie filtrem. A wiecie, co to znaczy w perspektywie proroczej? Ja się tylko delikatnie tego dotknę. Na przykład filtr lękowy. Widzisz coś, tak? Teraz posłuchaj. Widzisz z perspektywy, w perspektywie proroczej coś tylko w ten sposób, jak lęk tobie pozwoli. Inaczej nie zobaczysz. Rozumiesz? Nie zobaczysz nic więcej. Czyli zobaczysz na przykład, posłuchaj, jakiś wycinek rzeczywistości, bo tylko on będzie w stanie być przyjętym przez ciebie. Ty nie przyjmiesz stamtąd nic więcej. Nie przyjmiesz. Nie wyjmiesz, nie będziesz, to jest niemożliwe. Lękowa osoba nie wyjmie z perspektywy proroczej, rozumiecie, rzeczy, która nie będzie nosiła na sobie znamion lęku. To jest niemożliwe, bo wszystko rozwija się według swojego rodzaju. Dokładnie w ten sposób to wygląda, że załamany pasterz na przykład nigdy nie podniesie owcy. Jak ją może podnieść? Mamy załamaną owcę i załamanego pasterza. I załamany pasterz teraz przychodzi i on będzie podnosił tą owcę. Rozumiecie? Jak ten załamany pasterz podniesie owcę? W jednym kościołem, kiedy współpracowaliśmy zagadką lata temu, pastor odpłucił w ten sposób ludzi w kościele. Mówi tak: jeżeli w naszej wspólnocie jest jakaś na przykład załamana osoba i ona się zaprzyjaźni z drugą załamaną osobą i one zaczną się spotykać i wzajemnie sobie usługiwać, tak? To ich załamanie będzie spotęgowane. Bo co mówi duchowa zasada? Że ślepy ślepego, tak? I gdzie oni razem wpadną? Tam nie jest napisane, że oni ominą. Tak? Bo jak ślepy ślepego prowadzi, to razem są bardziej ślepi. To jest ślepy do potęgi. Rozumiesz? Jeżeli jest jeden załamany, tak? To mamy jednego. Ale jak mamy dwóch załamanych, to jest załamany do potęgi. Szybciej tu znajdą. Szybciej znajdą tu. Rozumiesz? Więc, jeżeli jest człowiek osobą proroczą, ale jednocześnie ma lękową duszę, to on z perspektywy proroczej, rozumiecie, będzie wyciągał, i teraz posłuchajcie, nie rzeczy nieprawdziwe, ale rzeczy częściowe, które będą, tak, obwarowane lękiem. Na przykład taka osoba w społeczności będzie widziała, tak, tylko tragedię. Bo ona na przykład zobaczy w perspektywie proroczej, tak, pewnego rodzaju formę tragedii. Bo ona już nie zobaczy, że ta tragedia, niech ta tragedia na przykład wygląda jak mucha. Straszna mucha, jakaś straszna tragedia. Osoba lękowa widzi to w perspektywie proroczej i mówi: straszna tragedia. Ta tragedia siądzie na nas. Tylko że ona już nie widzi, że za tą tragedią, za tą muchą stoi na przykład potężny anioł z taką łapką i jest tuż przed przyrżnięciem jej w łeb. Ona wyciągnie tą tragedię stamtąd. Rozumiecie, o co chodzi? Ale już nie wyciągnie anioła z łapką, bo lęk nie pozwoli. Bo lęk to jest tak silna konstrukcja, że ona mówi: jestem alfą i omegą. Po mnie w ogóle to już koniec świata. Dlaczego tak ważną jest rzeczą
zdrowie psychiczne osoby proroczej. A żeby perspektywa prorocza była prawidłowo uwalniana. W pełni. Rozumiesz? Kompletna osoba prorocza to osoba mająca zdrową duszę. Bo ona na przykład będzie dostrzegała problem i będzie dostrzegała rozwiązanie, które jest większe niż problem. Rozumiecie? Ona zobrazuje problem, ale ustawi odpowiednio problem i ustawi odpowiednio rozwiązanie. Rozwiązanie problemu, tak, będzie zawsze większe niż problem. Dlaczego? Bo Jezus powiedział, ja jestem alfa i omega, początek i koniec wszystkiego. Jest mi dana wszelka władza i moc na niebie i na ziemi. Rozumiecie? Jeśli osoba prorocza zobaczy nadciągające tornado demoniczne, tak, to zobaczy też rozwiązanie zatrzymujące to tornado. Oto kompletna osoba. Osoba, która ma poniżoną psychikę. Poniżona osoba prorocza. Ta osoba zawsze będzie odczuwała, że jest niedoceniona. A w związku z tym będzie bagatelizowała pewnego rodzaju informacje. Ona nigdy ich nie wyjmie. Lub też będzie zawsze czuła się zaatakowana. W związku z tym będzie wyciągała informacje prorocze, posłuchajcie, bardzo ważną informację, którą wam przekazuję, broniące tylko ją. Bo zagrożona osoba prorocza z perspektywy proroczej będzie wyciągała informacje, które ją bronią, ponieważ jej pierwszą potrzebą jest obronienie siebie. Osoba poniżona zawsze się broni. Zawsze. Rozumiesz? Więc pokazuję wam, w jaki sposób to ma wpływ na całą sytuację. Musisz też zobaczyć, określając swój poziom, pewien pułap nauki duchowej. Czyli tak naprawdę ty musisz zobaczyć, jak ty wierzysz. Czy ty wierzysz prawidłowo, czy ty wierzysz nieprawidłowo? Bo podstawa, tak, do funkcjonowania perspektywy proroczej to są zasady Boże. Nie ma innej podstawy. Bo prorokowanie, czy też inaczej, bycie osobą proroczą jest ściśle związane z tym, że ona stoi na prawdach Bożych. Wiecie, ja słyszałem różne objawienia. Różne. Ludzie przychodzili do mnie i mówili do mnie różne rzeczy. I pierwszą rzeczą, którą ja zawsze robiłem, to przepuszczałem to przez system prawdy. I dalej to przepuszczam przez system prawdy. Rzeczy mogą być niesamowicie abstrakcyjne, różne od tego, co ta rzeczywistość pokazuje. Ale jeżeli one nie stoją na prawdzie, ja od razu je odrzucam. Na dzień dobry. Kiedyś jeden człowiek do mnie mówi, przyjdzie Pan i zatrzęsie Twoją służbą. Ja mówię, teraz ja Ci coś powiem. Nie lubisz mnie. Zazdrościsz mnie. Masz problem z tym, że jestem samcem alfa. Oto prawda. Na tej podstawie to powiedziałeś. On mówi, dlaczego tak uważasz? On mówi, nie unoś się. Unosisz się, bo się nie boisz. Taka jest prawda. Nie zatrzęsie Pan tą służbą. Nigdy. Dlatego nią nie zatrzęsie. Bo to jest służba zbudowana na Jego prawdzie. Nie ma gdzie palcem włożyć. Bóg trzęsie tylko tym,
co nie jest zbudowane na prawdzie, aby się ostało to, co na prawdzie zbudowane być może. To zasady Boże. Po prostu. Pan mnie też nie utrąci, bo on utrącił Jezusa. Wiele, wiele innych rzeczy. Musisz zobaczyć, jak wierzysz. Ponieważ perspektywa prorocza jest zakorzeniona w prawdzie. Obiektywnej prawdzie Bożej. Dlatego też musisz bardzo jasno obejrzeć swoje marzenia, pragnienia, różne uwarunkowania, które posiadasz. Bo to w ogóle jesteś ty. Rozumiesz? Poziom twój to jesteś ty, to o czym marzysz. Nie będziesz miał innej, nie będziesz miał innego oglądu perspektywy proroczej niż na przykład z miejsca, tak, swoich marzeń, pragnień. Często na przykład ktoś mi pyta tak, jakie masz tam zdanie na temat tego, co tam się dzieje w tamtym kraju? Ja w ogóle nie mam zdania, ja w ogóle nie wiem, co tam się dzieje w duchu w tamtym kraju. Dlaczego? Mówię, bo mnie nie interesuje ta sprawa. Nie ma tam mnie, nie ma tam moich marzeń, nie ma tam moich pragnień. Może być tak, że Duch Święty mi coś objawi na ten temat, natomiast zasadniczo ogląd perspektywy proroczej z mojego punktu widzenia tam nie sięga, bo mnie tam nie ma. Nie ma tam, ja nie marzę, nie pragnę tego wszystkiego. Rozumiecie, o co chodzi? Nie wiem, no po prostu na przykład nie mam marzenia, żeby wyjechać do Bangladeszu i zbudować tam w ogóle kościół. Nie wiem, nie mam. Nie ma mnie w Bangladeszu. Nie mam. Może ktoś jest i wtedy on będzie miał ogląd tematu Bangladeszu. Ja nie mam. Bo moich, ja nie mam takich marzeń, nie mam takich pragnień. Nie mam tego. Mogę mieć słowo wiedzy jakieś tam na ten temat. Mogę mieć też słowo mądrości, jeśli tak będzie miało do czegoś służyć. Ale ja nie mam tam moich marzeń i pragnień. Ja nic nie wiem na ten temat. Rozumiecie? Zbadaj, czy marzysz, czego pragniesz. Dobrze jest to sobie wypisać. Po prostu usiądziłem, czego ja chcę w ogóle. Bo bardzo fajnie siebie opiszesz. Siebie odnajdziesz. Spójrz też na twoje uwarunkowania. Co ty potrafisz? Jaki ty jesteś? Ponieważ perspektywa prorocza dotyczy każdego aspektu życia człowieka. Jeszcze, raz przytoczę przykład Michała, bo to jest ciekawe, tylko Michał lubi konstrukcje różne. Konstrukcje. On ostatnio o tym wspominał. Różne konstrukcje. I to, że Michał lubi różne konstrukcje, tak, to jest częścią jego oglądu perspektywy prorocznej. Rozumiecie? Jakby to jego zainteresowanie, to jego w ogóle uwarunkowanie, że on na przykład patrzy na dach i on patrzy, aha, to tu tak jest skonstruowane, tam tak jest, to... i on to trybi, ktoś nie trybi, a on to trybi. Albo na przykład, że ktoś bardzo lubi gotować. Słuchajcie, to o sobie wam powiem. Ja bardzo lubię gotować. Ja bardzo dobrze gotuję. Ja jestem jakby na... Ja się w tym nie szkolę, więc jakby tego nie rozwijam, nie? Natomiast ja jakby jak coś robię, to ja intuicyjnie wiem, co tam się wkłada. Jakie produkty się... ja wezmę to, ja powącham coś dotknę, sprawdzę konsystencję, ale jakie przyprawy. Ostatnio z Sarą coś tam robiliśmy, jakąś sałatkę, jest dużo przypraw, Sara mówi, może bazylia? Ja mówię, nie no, przecież tu nie możemy dodać bazylii, a oregano? Nie no, mówi oregano, aha, to co to jest? To możemy tymianek, dobrze, tymianek będzie pasował. Ja? A dlaczego ty uważasz, że to pasuje? Intuicyjne. I teraz na przykład ja potrafię dobierać bardzo dobrze różnego rodzaju elementy.
i je ze sobą kompletować. Rozumiecie? Ja mam tego rodzaju umiejętność. I w perspektywie proroczej ja jestem w stanie wybierać pewne rzeczy i je ze sobą łączyć. I powstaje pewnego rodzaju produkt. Produkt końcowy. Gdzie na przykład ktoś mówi to, ale czemu ty połączyłeś te dwie rzeczy? Na przykład tą sytuację z tym oglądem. Ja, dlaczego ty to połączyłeś? Ja mówię, jestem przekonany, że te dwie rzeczy należy ze sobą połączyć. Łączę je ze sobą. I tworzę pewien produkt. Między innymi jest to spowodowane, inaczej, to się jakby manifestuje w mojej naturalności tym, że ja to przygotuję. Intuicyjnie potrafię dobierać różne rzeczy. Tak jest w różnych sytuacjach. Rozumiecie? Bo perspektywa prorocza, tak? Ona przenika osobę proroczą. A najwyższy stopień przenikalności jest u osoby, która jest prorokiem. W zasadzie prorok, tak? To jest osoba, która przeżywa perspektywę proroczą 24 godziny na dobę. W bardzo silnej intensywności i jest w to zaangażowany każdy jej aspekt. Rozumiecie? Ja to zawsze mówię w ten sposób, że jeżeli człowieka boli głowa, tak? To go boli głowa. Jak proroka boli głowa, to jest znak zapytania. Rozumiecie? Jak człowieka wierzącego boli głowa, to go boli głowa. Jak proroka na urzędzie boli głowa, to nie tylko go boli głowa, ale jeszcze jest znak zapytania. Jak człowiek idzie na przykład do toalety i nasika, niech to będzie facet, będzie nam łatwiej to sobie wyobrazić. I nasika na deskę, to nasikał na deskę. Rozumiecie? Jak prorok nasikał na deskę, to nasikał na deskę i jest znak zapytania. Jest znak zapytania. To jest bardzo ważne, co do was teraz mówię. To jest prorok. W życiu proroka perspektywa prorocza funkcjonuje 24 godziny na dobę. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Jeśli jesteś prorokiem, to wiesz, o czym mówię. Określaj siebie, swoje uwarunkowania, zdolności, twoje talenty. Wszystko to ma znaczenie. Wszystko to ma znaczenie. Wszystko. To ciebie umiejscowi. Pokażę ci, gdzie jesteś. Jak powiedział Michał, to się może zmieniać, to się będzie zmieniać, to będzie się rozwijać jak najbardziej. Rozumiesz? Natomiast musisz z jakiegoś miejsca ruszyć. I teraz chcę jeszcze taką rzecz powiedzieć. Jaka jest podstawa prawidłowego oglądu proroczego? Podstawa. Elementarna podstawa. Czyli nie ma poza tą podstawą innej prawidłowości. Po pierwsze, prawidłowy ogląd proroczy opiera się na prawdzie. Jeżeli widzę coś, doświadczam czegoś, dowiaduję się czegoś, co nie jest określoną prawdą Bożą, to jest to fałszywe. To fałszywy obraz. Fałszywe odczucie.
Rozumiesz? Fałszywe. Znowu przykład. Niech będzie przykład z prorokiem i bólem głowy. Jest prorok i ma ból głowy. I przychodzi taka informacja do niego. Taką informację odbiera. Mam ból głowy, ponieważ biorę na siebie cierpienia ludzi, którzy są wokół mnie. Zanoszę je Panu. Ja wam mówię fakty, jak ludzie myślą. I Pan rozwiązuje te sprawy. Herezja. To herezja. Ból głowy może się pojawić jako słowo wiedzy, na przykład przez chwilę, a potem zniknąć. Gdy nie znika dalej niż za chwilę, prawda? Prorok może wyciągnąć jedynie taki wniosek, na przykład, tak? Że istnieje jakaś forma zamętu. Jeżeli natomiast dalej będzie trwał ten ból głowy, tak? To ten prorok musi przyjąć uzdrowienie. Bo w ranach i sińcach jest uzdrowienie proroka. Bo utrzymujący się długofalowy ból głowy, to po prostu ból głowy, który być może w jakimś momencie oznaczał coś, ale o ile trwa, o tyle została przekroczona granica tego krzyża. Rozumiecie? Perspektywa prorocza nigdy nie przekroczy granicy krzyża, bo krzyż to fundament. To fundament. To jakaś fundamentalna prawda. Byliśmy zagadką na ewangelizacji w jednym mieście i to było tam ten kościół, który to organizował, wpadł też na pomysł między innymi taki, aby oprócz naszych grup ewangelizacyjnych i namiotu uzdrowienia wystawić też takie miejsce, że tak powiem, taki punkt wykładania słów. Jest taki ruch w chrześcijaństwie, który wykłada sny, zajmuje się wykładaniem słów. Chcę z góry określić, że nie istnieje ruch wykładania słów. To nie jest perspektywa prorocza. Nie ma takiego obdarowania jak wykładacz snów. Nie ma takiego urzędu jak wykładacz snów i nie istnieje taka służba jak służba wykładania snów. Takiego czegoś nie ma. Dlaczego? Dlatego, że to jest sen, jest jednym jakimś ewentualnym głosem Boga, to jest potencjalny głos Boga, inaczej potencjalna formuła oglądu duchowego, natomiast jest to pewnego rodzaju nisza, ponieważ Bóg nie kontaktuje się przede wszystkim przez to, że ludzie mają sny. Jakbyśmy to procentowo mieli zmierzyć, tak? Ja uczę o tym na szkole wiary, głos Boga, jak mówi Bóg i tak dalej, to komunikaty Boga, czy też ogląd duchowy poprzez sny, on jest pewną niszową formą. W całokształcie jest kilka procent zjawisk. I tworzenie służby, tak? Wokół tego, to jest bardzo poważny problem. Służba ta zafunkcjonowała w tamtym czasie w ten sposób. Przyprowadzaliśmy do Jezusa bardzo dużo ludzi. Różnych ludzi. Przyprowadziliśmy do Jezusa siostrę zakonną, która oddała życie Jezusowi. Następnego dnia ona pojechała z wycieczką maryjną do Lourdes czy gdzieś tam i głosiła Ewangelię całemu autobusowi, puszczając im Hillsong. Rozumiecie, ta siostra.
Było bardzo duże namaszczenie. Robiliśmy to kilka dni. I w pewnego rodzaju, w pewnym momencie było takie apogeum naszych działań. I wtedy właśnie ta służba wyjaśniania snów wyjaśniła jeden sen. Pewnemu liderowi z tej wspólnoty. Lider mów przyszedł, bo miał sen. I przyszedł do nich, do tej służby wykładania słów i oni im, bo jemu się śniła ryba. Zdechła. Przyśniła mu się, zdechła ryba. I oni mu wyłożyli sen w ten sposób. Słuchajcie, cała infrastruktura ewangelizacyjna. Uzdrawiamy chorych, wypędzamy demony, przeprowadzamy ludzi do Jezusa dzień w dzień. A ta służba mówi tak. To jest sen od Pana. Że ta ewangelizacja nie ma sensu. Same zdechłe ryby tutaj. Żadnego prawidłowego nawrócenia nie będzie. Trzeba przerwać się. Potem powiedziałem, że następnego razu, kiedy oni nas zaproszą, ewentualnie go z nas nie zaprosili już, a też zaproszą tą służbę, tak? To osobiście, na najbardziej cielesny sposób połamie im ten stolik, zniszczę krzesła i bardzo brutalnie ich wystraszę. Służba wykładania snów. Wyobraźcie sobie, że oni uwierzyli tej służbie. Przerwaliśmy. Zakończyliśmy to wszystko, już nigdy więcej się nie powtórzyło. Oni zgaśli i zajęli się na przykład taką formułą, która dzisiaj powiela tą służbę i zajmuje się dalej wykładaniem snów innym ludziom. Nie zajmują się ewangelizowaniem, nie zajmują się takimi sprawami, wykładają sny. Nazbierali sobie nauczycieli związanych z wykładaniem snów i zajęli się zawodowo w tej służbie wykładaniem snów. Rozumiecie, o co chodzi? Więc jeżeli perspektywa prorocza nie ma za swoją podstawę prawdy, objawionej prawdy, objawionej, już objawionej prawdy, jasnej objawionej prawdy, rozumiecie? To nie jest to prawdziwa rzecz. To wymysł lub demoniczna siła. Następną rzeczą o prawdzie to jest łaska. Jeżeli perspektywa prorocza nie opiera się na łasce, czyli niezasłużonej przychylności Boga i Bożej zdolności w człowieku, nie jest to prawdziwa perspektywa prorocza. Takiego czegoś nie ma. Rozumiecie? Po trzecie, bardzo ważne, jest to wiara. Jeżeli perspektywa prorocza, informacja nie wymaga wiary, posłuchaj, nie wymaga wiary, to nie jest to prawdziwa rzecz. Bo sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Pamiętaj, mam dla ciebie dobrą nowinę, znaczy dla mnie to jest dobra, nie wiem, czy będzie dla ciebie. W twoim życiu nie zdarzy się nic, do czego nie będziesz musiał zastosować wiary, a co by było od Boga. Nigdy nic się takiego nie zdarzy. Do końca twoich dni na ziemi. Jesteś skazany na życie z wiary i jak coś w twoim życiu się zdarzy bez wiary, to jest to od diabła. Diabeł jest mistrzem niewiary. On nie wymaga od ludzi wiary, a Bóg, podkreślam grubą kreską, wymaga wiary. Wiara to jedyne narzędzie, jedyne, którym można chwycić się łaski. I teraz, jeżeli perspektywa prorocza, ona pomija wiarę, bagatelizuje ją, czy też występuje przeciwko niej, na przykład określając subiektywne doświadczenie, tak, jako wykładnie, to niestety jest to nieprawdziwe. Rozumiecie? Następna rzecz, o której wspomniałem wcześniej, ale wyodrębniam, wymiana krzyżowa. Wymiana krzyżowa, ona jest jednym z fundamentów perspektywy prorocza, to nigdy nie przejdzie poza nią. Kiedyś pewien człowiek to mi mówi tak, czytałem pismo, przeczytałem takie słowo, że kiedy Chrystus będzie wywyższony, Pan wszystkich do siebie pociągnie. Mówi, dostałem objawienie. Wszyscy będą zbawieni. Ja mówię, ale jak mówię? Ale on miał objawienie do tego złego przetłumaczenia.
Rozumiesz, ale i teraz mam objawienie. Pan mi to pokazał, ja to wiem, tutaj nie ma Pana. Ja mówię, ale jak to wszyscy będą zbawieni? Mówi, to nie, ja nie wiem jak, mówi, ale Pan znajdzie sposób. Ja mówię, ale wiesz co? Jezus umarł na krzyżu i trzeba w to uwierzyć, aby pójść do nieba. Nie, nie, nie! To jest inna droga. Inna jest. Pokażę wam inną sprawę. Sprawa na przykład pewnych ruchów w chrześcijaństwie, która wyodrębniła Żydów jako naród, który będzie miał specjalną formułę zbawienia. Niekoniecznie muszą uwierzyć, ale będą zbawieni. Osobiście znam ludzi, którzy w ten sposób nie tylko wierzą, ale i głoszą. Rozumiecie? Wymiana krzyżowa to jest jedna z podstaw oglądu proroczego. Masa objawień, która jest na przykład w Kościele katolickim, nigdy nie została skonfrontowana przez prawdę. Kielich mi się objawił, powiedzieli jedni. Najświętszy sakrament tam był. Maria mi się objawiła, ten mi się objawił, tamten do mnie przyszedł. Rozumiecie, o co chodzi? I to jest spisywane, to jest uznawane i to się mówi, że to jest perspektywa prorocza. Następna rzecz, jako fundament, Jezus jako przykład. Jeżeli perspektywa prorocza nie przynosi nam tego, co objawiło się w Jezusie, w Jego poglądach, w Jego przeżywalności, w Jego koncepcjach wszelkiego rodzaju. To jest to nieprawda. To jest nieprawda. Dlaczego chcę, żebyście widzieli tą podstawę? Dlatego, że perspektywa prorocza jest płynna, ona płynie. Jest tak łatwa do wpłynięcia, jak woda. Ona po prostu wpływa w człowieka. Wpływa w człowieka. Rozumiecie? Przyprowadziłem kiedyś człowieka do Jezusa. Przyjechał do nas do domu, przyprowadziłem go do Jezusa, pojechał do siebie. Pojechał do siebie, mówi do mnie, gdzie mam chodzić do kościoła. Znalazłem kościół tam na miejscu, do którego mógł iść. Poszedł do tego kościoła, pierwszy raz w życiu, narodzony z Bożego Ducha człowiek. Dzwoni do mnie po tym nabożeństwie i mówi do mnie tak. Wyszedł pastor i kazał nam przepraszać wszystkim, którzy mieli Niemców w swojej rodzinie. Kazał nam przepraszać teraz w duchu naród żydowski i pokutować. A on akurat miał dziadka w Wehrmachcie. Rozumiecie? Tak trafi. I mówi, że to jest bardzo ważna rzecz teraz. Mówi do mnie i on szczerze bardzo mówi, czy ja mam przepraszać za grzechy dziadka w Wehrmachcie, naród izraelski, i mówi do mnie, jak ja mam to robić? Ja mówię, ufasz mi? On mówi tak. Ja mówię, chciałbym cię serdecznie przeprosić, że ci powiedziałem, żebyś tak poszedł. I dam ci teraz lepszą taką usługę duszpasterską. Nie chodź tam już nigdy. Nie chodź do tego kościoła. Pomyliłem się, przepraszam cię. Człowieku. Rozumiesz? Prawda mówi, każdy swój ciężar ponieść. Rozumiecie? Każdy swój ciężar. Mówię, o, tam jest napisane, że się zapłaci, że będę się odpowiadać za grzechy przodków. Ja mówię, ale nie w Nowym Przymierzu. W Nowym Przymierzu ja nie odpowiadam za grzechy mojego dziadka. Ja odpowiadam za swoje grzechy. Ja mogę się odciąć od dziadka, żeby dziadka w ogóle demony nie atakowały mojego życia. Jak ręka z przeszłości, jak się wiecie, przepewne. Robię to jednym aktem wiary. Rozumiecie?
Dzwoni do mnie człowiek i mówi do mnie tak. Umarł mi wujek. Ja mówię, rozumiem. Mówi, zakopali go już. Mówi, dostałem objawienie, żeby go wykopać i wskrzesić. Ja mówię, gdzie jesteś? On mówi, w domu. Ja mówię, nie jesteś na cmentarzu. Ja mówię, dzwonisz, mówię, do swojego telefonu, który masz rejestrowany. Do mnie? Tak. Ja mówię, posłuchaj mnie teraz bardzo wyraźnie. Nie wykopuj wujka. Proszę cię. Nie wykopuj wujka. Jak długo, mówię, gromiłeś ducha śmierci po śmierci wujka? Przez cały czas od początku aż dotąd. Ja mówię, nie wstał wujek. Nie, ja mówię, nie wykopuj wujka. Nie chodź raz. Na pewno? Ja mówię, na pewno, mówię, zaufaj. Osobiście nie chciałem, żeby zgłosili się do mnie smutni panowie, rozumiecie? Po tym, jak on by wykopał wujek. Bardzo łatwo jest przyjmować różne rzeczy, ale trzeba te rzeczy przebadać. Zarówno jeżeli chodzi o indywidualne osoby, jak i ruchy społeczne, działania służb i wszystkiego wokół. A przede wszystkim, jeżeli chodzi o nasze życie. Szeroko pojęta prawda, łaska, wiara, wymiana krzyżowa i Jezus jako przykład. Nic nie może przejść tego filtru. Nic. Bo się władujemy w poważny trapat. Rozumiecie? A gra się toczy naprawdę o ważne sprawy. Chcę, żeby to był taki wstęp do tego, co będziemy mogli robić dalej. Jeżeli będziesz twórczo spędzał ten czas, to proszę cię, dojdź do wniosku, gdzie jesteś, kim jesteś, w jakim miejscu, czego chcesz, czego pragniesz, na czym ci zależy. Określ się. Określ się. Przyjdź do Boga, powiedz, Panie Boże, ja chcę jasno tą rzecz widzieć. Nie chcę być częścią zamieszania. Nie chcę być częścią globalnej choroby, która nazywa się proroczy ogród. Ja chcę realnie funkcjonować w perspektywie proroczej. Ja chcę wykorzystać to, co mam od Ciebie, na maksa. Ja chcę być pewnego rodzaju kanałem proroczym, stawać się coraz większym, szerszym i potężniejszym. Rozumiesz? Niech to będzie taka rzecz. Ci z Was, którzy określicie siebie, znajdziecie siebie, bądźcie na następnym spotkaniu. Ruszymy dalej. Będziemy krok po kroku kształtować to, co w nas zrobił Bóg, co włożył w nas. Krok po kroku. Będziemy się uczyć. Bo widzisz, nie można człowieka stworzyć osobą proroczą, ale można się wykształcić na lepszą osobę proroczą. Rozumiecie? Szkoły prorocze to nie jest tworzenie proroków. Jak czasami przyglądam się, szkoła prorocza uczą prorokowania. Rozumiecie? Uczy się też mówienia innymi językami. Mówi się, powtarzaj po mnie. Tak się robi. Normalna procedura. Uczy się też prorokowania. Ale my będziemy robili inną rzecz. Będziemy kształtowali to, co już włożył Bóg, bo tylko On był w stanie zrobić to z nami, co zrobił. Amen.